A oto kolejny odcinek Zagrajmy w The Witness. Wrócimy się tutaj jeszcze, bo pisaliście, że zostawiłem jeden panel. Znalazłem go, ale nie rozwiązałem, bo się tam czymś zaabsorbowałem. Sprawdziłem czas podany przez Schneidera, bo to Schneider napisał. I faktycznie coś takiego miało miejsce, tylko zaraz, gdzie to było? To było... Nie, zaraz, to chyba musielibyśmy dojść do skrzyżowania tego na początku i tam jak szliśmy sobie pierwsze lewo chyba, czyli praktycznie początek odcinka, jak to było, tędy przyszliśmy, najpierw szliśmy w lewo tutaj i tam dochodziliśmy do końca, do tej puszki chyba, nie? Tylko, że jeszcze nie mogliśmy jej aktywować. Zaraz, ja to znajdę. I był taki mały panelik z tymi pomarańczowymi trójkątami. O, chyba tamten. I ja tam zauważyłem linię, której nie mogłem jakoś tam połączyć, coś takiego i tak to wyszło, że to pominąłem. Dobra, jak to tutaj zrobić? Musimy się dostać na sam koniec, czyli zrobimy sobie taką falkę. Zrobimy szybko ten panel i już bierzemy się za kolejny ciąg, chyba zagadek. No w każdym razie rozpracujemy kolejną puszkę. Puszkę, którą namierzaliśmy tam na skałach. Wiecie, o co chodzi, no nie? Tam w poprzednim odcinku pokazywałem ją. Dobra, musimy przejść przez jedną ściankę. To jest taki panelik. No, znaczy sporo znajdujemy takich panelików w różnych miejscach. Nie są one skomplikowane, tak jakby nas cały czas uczyły czegoś. Gdzieś tam w końcu się chyba, z tego co pamiętam, te pomarańczowe trójkąciki pojawiały w połączeniu z innymi motywami. Ale to już wiemy, o co z nimi chodzi, tylko teraz zaraz, żebym ja z powrotem trafił do tego miejsca, gdzie skończyliśmy. Czyli to by musiało być to nie. Tutaj było to połączenie, tutaj powinniśmy chyba trafić. Na samym początku nie mogliśmy, bo myślałem, że to będzie jakaś taka czasówka. Później się okazało... Zaraz, jak to tutaj... Aha, bo ja tutaj miałem przejście, ale później je przekierowaliśmy tam. Dobra, to teraz tędy nie przejdę. Zamotałem się troszeczkę. Musimy wybrać inną drogę. No to w takim razie... zaraz tutaj... Tutaj muszę iść, nie? Chyba właśnie stąd przyszedłem. No ostatnio sporo tych paneli się tutaj porobiło, ale jeżeli chodzi o linię, no to tak średnio mi to wychodziło. Żadnych znajdziek tutaj za bardzo nie znalazłem. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku pójdzie nam lepiej. W ogóle zmęczony jestem, taki śpiący, bo siedzę po nocach i ogrywam New World'a. Wiecie, tę betę, która teraz jest, tego nowego MMO od Amazona. To już druga beta tego New World'a, którą ogrywam, ale ta poprzednia to trafiłem tylko na końcówkę. Tam ostatnie 2 czy 3 dni i tam niewiele grałem. Dobra, gdzie jest ta puszka, żebym ja to namierzył? Tam gdzieś jest. Pytanie, jak my tam się dostawaliśmy? Tutaj w pobliżu też robiliśmy różne zagadki. O właśnie, ten laser kiedyś odpalaliśmy. I po odpaleniu tego lasera, o chyba tutaj szliśmy, tam nawet kilka linii mi się udało znaleźć i tu była gdzieś, o był gdzieś panel. I to chyba będzie panel startowy, jeżeli chodzi o tę puszkę laserową. W każdym razie New World'a sobie ogrywam. Wciągnął mnie troszeczkę. Podoba mi się. O, tam jeszcze niedopracowany jest, wiadomo, jak to wersje beta różnych gier, zwłaszcza takich rozbudowanych MMO. No, beta trwa 2 tygodnie. Znaczy będzie trwała 2 tygodnie. Serwery często są wyłączane, jakieś prace administracyjne, jak to beta. Czekajcie, motywy tetrisowe, tak? No, ale jeżeli byśmy The Witness ukończyli i beta by jeszcze trwała przez kilka dni, to bym wam coś ponagrywał. Pewnie bym stworzył nową postać, pokazał wam, jak to wygląda. Jak to mniej więcej ta gierka się kształtuje. Czyli chyba coś takiego. Okej. I bym wam od razu tak pod względem mechaniki wytłumaczył, co udało mi się odkryć, co udało mi się zrozumieć w tej gierce. Ma spolszczenie, aczkolwiek to spolszczenie troszeczkę kuleje na razie. Niektóre surowce są zapisane pod postacią takich różnych kodów,
jak mam z tym problem, to muszę na poczekaniu przełączać na wersję angielską. Ale i tak się fajnie gra. To moglibyśmy taką seryjkę na spokojnie sobie zrobić. Po malutku bym wam wszystko wyjaśniał. Bo na początku się wchodzi w tę grę, to tak troszkę chaotycznie, dużo tego wszystkiego, jak to w grach MMO tego typu. No ale już troszkę czasu w niej spędziłem, więc porobilibyśmy sobie różne zadanka, pokazałbym crafting, walkę, jak to ogólnie wygląda. Ale na razie, o tutaj coś jest, na razie skupmy się na tym, jak to tutaj wygląda. Tu jakaś winda chyba. No, to jakąś taką kropkę przypomina. O, o, tu nawet się iskrzy. O, pewnie gdzieś jak wejdziemy wyżej, to da radę tutaj pociągnąć linię. No to o tym musimy pamiętać. Ale nie z wody, bo tu widzę taka klapka. Chyba da radę, chyba że da radę ją jakoś opuścić, ale żadnego kabelka tutaj nie widzę, który miałby to zrobić. Dobra, mamy jakieś panele. Widzimy panele, więc dobrze by było je rozwiązać. Rozdzielenie białych od czarnych. No, a to jest symetria? Tak, nie. Dobrze, to nie jest symetria, więc prosta sprawa. Tutaj mamy zbieranie kropek, tak? Zbieranie kropek. Czy tutaj jest jakaś pułapka szczególna? Chyba nie, prosta sprawa. No dobra. Aha, tam na górze widać panelik zapoczątkowujący ciąg zagadek. No dobra, no to tam się będziemy musieli dzisiaj dostać. Tutaj widzę, coś jest. Chyba sobie skrót zrobimy. Te drzwi widzieliśmy od drugiej strony. Tak, tutaj możemy wychodzić. I tam są kable prowadzące chyba do puszki laserowej. O, więc trzeba będzie nad tymi kablami jakoś popracować. A, no tak, tutaj będzie... Tutaj będzie nowy symbol do nauczenia. Tam też go widać już. No dobra, będziemy mieli nowy symbol. Ja już wam mogę powiedzieć, to będzie symbol negacji. A, tutaj jest. Negacja. O! I tutaj bardzo dobrze widać. Nie wiem, czy to czasami nie, tutaj się to nie uniesie. Coś takiego chyba było. Negacja. No, zauważcie, że nie można tej zagadki rozwiązać zgodnie z zasadami, takimi, jakie poznaliśmy do tej pory. No, bo musielibyśmy zebrać wszystkie kropki, dojść do exitu, ale jedna kropka pozostaje. Ale okazuje się, że ta kropka tutaj znikła praktycznie. Łącznie z tym nowym tajemniczym symbolem. Ten symbol na obszarze, który tworzymy, może, a właściwie musi, bo on musi mieć jakąś coś do pary, chyba musi mieć, z tego co pamiętam. On musi coś zanegować, wyłączyć coś. I w ten sposób możemy rozwiązywać różne zadania. Tu się linia tworzy. Musimy to mieć na uwadze, ale tutaj kropa taka przerwana, może gdzieś z góry coś będzie tutaj widać. O, dobra, tutaj mamy pewnie takie panele uczące, nawet na pewno. Zobaczcie, jest kropka, normalnie chcielibyśmy po kropce sobie pójść do exitu. Nie można, negacja musi coś zanegować. Czyli musimy to zrobić tak jakby, tak intuicyjnie z błędem, że zostawiamy tę kropkę, ale tak naprawdę to błąd nie jest, bo negacja sobie zaneguje tę kropkę, nie ma jej. Tutaj, ale tylko jeden taki symbol może zanegować tylko jeden element. Czyli nie możemy na przykład, tak jak tutaj jest, pozostawić mu, no to takie proste jest, pozostawić mu dwóch kropek. Aha, tutaj znowu jedna kropka. Zaraz, można to jakoś tak zrobić? Fajnie, no można tak na przykład. Nie możemy zostawić dwóch kropek. Zanegował tylko jedną, no ale jedna została jako błąd, tak? Czyli zostawiamy jedną kropkę do negacji. Odpaliło. Tutaj zostawiamy jedną kropkę do negacji. Tu jakoś intuicyjnie ta zostanie jedna kropka zanegowana. Tutaj nie ma negacji, czyli po prostu zbieramy sobie... zbieramy sobie po prostu kropki. A to wygląda podobnie, ale z negacją, czyli musimy jedną kropkę zostawić. To jakoś tutaj? O, może być.
I co się stało? Tu się coś odpaliło. Tu się coś odpaliło. I tutaj... zaraz, to się chyba podnosi. Tak, to jest taki panel sterujący. Jeżeli chcemy go podnieść do góry, jeżeli dobrze pamiętam, nawet na pewno, tak. To musimy zrobić coś takiego, jakbyśmy chcieli go opuścić w dół, no to wtedy w dół. To takie intuicyjne, proste sprawy na razie. Ale to pamiętam, ciekawe było z tymi negacjami. Na streamie tego nie robiliśmy chyba. Nie doszliśmy do tego etapu. Ja tam później przerwałem to streamowanie. The Witness to była w ogóle... A tu się chyba wchodzi. Zagadałem się, tak jest. I tutaj może... To też jakaś taka linia powstaje. Coś trzeba będzie pokombinować, tylko ta kropa nie jest na razie tutaj możliwa do uzyskania. The Witness to była gra ostatnia chyba, jaką streamowałem na Twitchu. Później jakoś przerwałem to streamowanie właśnie w połowie The Witness, nawet wcześniej tam dużo chyba. I do streamowania nie wróciłem, już później się tylko na YouTubie skupiałem. Jakoś tak to było. No, ale tutaj nie doszliśmy na streamach. Ja później, jak sobie The Witness ogrywałem i tę gierkę kończyłem, to już to robiłem tak we własnym zakresie. Bez nagrywania, bez streamowania. No, to mówię, to właśnie jakoś 4-5 lat temu. Może 4 właściwie. Ale to pamiętam. Pamiętam, że motywy z negacjami były dosyć interesujące. Ptasiory są. Ptasiory, jakieś takie gołębie, synogarlice jakieś tureckie, nie wiem. Mój tata to by poznał, on to interesuje się ptasiorami od dziecka. Dobra, tutaj mamy takie panele sterujące, takie same jak mieliśmy tam. To może tutaj, o tu jest panel, może tutaj z góry uda nam się... Tak, tutaj kropę uzyskujemy, no to moglibyśmy pewnie... Pomoglibyśmy pewnie jakoś tutaj te linie pociągnąć. Spróbujmy podnieść. Znaczy to jest podniesione. Zaraz, jak my musielibyśmy w takim razie opuścić. Opuścić i wtedy by się jakaś linia tam może zrobiła, nawet na pewno. Czyli, czyli opuszczamy coś takiego. I... Aha! Nie, to trzeba będzie podnosić. Bo to idzie na sam dół i jak będzie się podnosiło chyba, to tak zaczepiamy kropę, będzie na środku, to puszczamy linię przez środek, to idzie wyżej i skończymy na górze. Dobra, czyli już to zacznę podnosić. Zaraz to rozpracujemy. Dobra, szybko. O, i tu chyba, tylko zaraz jak to się ustawić, żeby to dobrze było. O, tak jest. A tutaj, tutaj nawet z góry, tym małym panelkiem można by to chyba zrobić. Bo możemy na odległość. Nie musimy, ale tutaj zaraz sprawdzimy, czy to tak wyjdzie. Moglibyśmy tym sterować tu? Tak, tu moglibyśmy tym nawet sterować. Zaraz. No dobra, no to tutaj jeszcze też da radę to zrobić, ale tamtym panelem to chyba nie bardzo. Chociaż nie, jak to się unosi, to to się opuszcza. To jak to się opuszcza, to to się uniesie. A spróbujmy. Chyba też wyjdzie, co? Jak to działa? Tam to się coś unosi? Nie. Może jak dochodzi do połowy, to wtedy się zaczyna podnosić? Czy jak to jest? Zobaczmy. Nie. To trzeba tamtym. Dobra. Nie, bo tam to podnosiliśmy, a jest opuszczone, więc coś tam się musiało opuścić chyba przy tym pomoście, jak manipulowaliśmy tym. Nie wiem, taka dziwna sprawa. Nieważne, poradzimy sobie w ten sposób. Tak, i to się podnosi i zrobimy sobie takową linię. No i fajnie. No dzisiaj z liniami idzie mi troszeczkę lepiej niż w poprzednim odcinku. Tu jakaś taka kropa jest, ale to właściwie chyba po to, żeby słońce wpadało tutaj. Nie wiem, czy z samym tym coś da radę zrobić, aczkolwiek to pionowe tak kolorystycznie zaczyna pasować do tła. No ale no nie wiem, może gdzieś tam z góry?
O coś będziemy kombinować. Na razie skupiamy się na negacji, tak? A tu jeszcze coś jest? O, tu jeszcze jest jakaś zagadka. O, 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 widzę dyktafonik. Dobra, odpalamy dyktafonik. I skupiamy się na zagadce. No, można by to podzielić na pół. To zostaje, nie pasuje, więc można to zanegować. Proste. I kolory porozdzielane są. O to chodzi właśnie. Aha, tutaj mamy taki skrót, dobra. To mnie interesuje. No normalnie można by kolory tak rozdzielić, ale trzeba by coś zanegować, bo inaczej to nie wyjdzie. Bo to jest dobrze zrobione, więc można by zrobić w ten sposób, czyli jeden z kolorów zostanie zanegowany, system wybrał czerwony i pasuje tutaj. Rozdzielone wszystko jest tak, jak być powinno. Tutaj na przykład możemy sobie, no możemy zrobić coś takiego, czyli czerwony powinien zostać zanegowany i mamy rozdzielone zielone od czerwonego, zgadza się. Tutaj, no też trzeba by zanegować ten zielony i mamy rozdzielenie, czyli kolory nie są, nie ma różnych kolorów na wspólnym obszarze, o w ten sposób. Tutaj, tutaj na przykład, nie wiem, coś takiego. Zielony można zanegować, tak? A, okej, okay. Tutaj już troszeczkę bardziej skomplikowana widzę sytuacja zaistniała. No, intuicyjnie jakoś tak by się chciało załapać te czerwone. Można by zanegować ten czerwony, z tym zielonym jest problem, tak? Ale coś w ten deseń. Jak to zrobić? O, może jakbyśmy w ten sposób coś. Nie, tak nie wyjdzie. Chociaż. Nie, jest problem z tym zielonym. Jest problem z tym zielonym z prawej strony. Dobra, skupienie. To nie może być trudne. To są zagadki początkowe. Patrzcie uważnie, co by tu zanegować. Raczej nie chodzi o. Nie, nawet na pewno nie chodzi o zanegowanie zielonego elementu. Musimy jakoś czerwony wcisnąć tutaj do tej negacji. Zielony nie bardzo. Jakoś. A może tę trójkę czerwonych tu zostawić. Czyli. Czyli wyszłoby. Aha, tutaj zielonym. Aha, no to można by zrobić coś takiego, nie? Coś takiego. Czerwony zostaje zanegowany. Zielone rozdzielone. Czerwone rozdzielone. Dobra, łatwe. A to podobnie wygląda. Czym to się różni? Zaraz, zaraz, bo jak zauważę, czym to się. A widzę, czym się różni. Tym. Tu jest zielony, tu jest czerwony. Czy możemy. Czy możemy, mając to na uwadze, jakoś sobie ułatwić? Chyba tak, bo w takim razie musielibyśmy to zielone po prostu tutaj ściąć, nie? O, i powinno wyjść, tak jest. I tutaj teraz, aha, narożniki do ścięcia, czyli zróbmy sobie tak, niebieski do negacji, ten ciemno-niebieski, ten jasny oddzielimy, zielony oddzielimy, poszło. I tutaj taki mały panelik, co by tu zanegować? Co by tu zanegować? Tu by się chciało linię postawić oddzielającą. Czyli musielibyśmy zanegować czerwony lub zielony pojedynczy z lewej lub z prawej. No zielony. To byśmy te zielone wzięli, te czerwone wzięli, zielony zostanie zanegowany, będzie rozdzielone, poszło. Poszło. Co się stało? Tu idzie kabel. Tu idzie. A tu też. O! Dzień dobry, tu też jest jakaś zagadka. O, a to nie jest ta zagadka z początku? Ta, która była w pierwszym odcinku, pamiętacie? Coś takiego było, tylko doszedł element negacji, czyli w takim wypadku.
No dobra, trzeba zebrać kropki, rozdzielić białe od czarnych. No troszkę. Troszkę dużo zamieszania. Nie jestem w stanie tego za bardzo ocenić. Musimy trochę metodą prób i błędów sobie chyba zacząć, chociaż. Jak ja to robiłem tam na samym początku? Na pewno nie zaczynałem z tego miejsca, ani z tego, bo to by się nie dało zrobić. Z tego też nie. Ej, a tu nie ma innego punktu. Nie, to musi być trochę inaczej niż to, które robiliśmy kiedyś. Bo bez tego elementu negacji to tej zagadki nie dałoby się rozwiązać. Musiał być jakiś inny punkt startowy, albo coś inaczej tam wyglądało. Dobra, nie wiem, spróbujmy sobie po kolei. Na przykład z tego miejsca, czy dałoby radę to zrobić? Mamy trzy różne exity. Załóżmy, że... O, ten czarny w narożniku, tu też w narożniku. Nie, może zróbmy tak, że czarne dajemy na zewnątrz, białe zostawiamy w środku, czarne na zewnątrz, białe do środka, czarne na zewnątrz. Wyjdzie to? Ten czarny... Tak, wyjdzie. Zanegujemy tę czarną kropkę. Powinno... Tak, wyszło. No to proste było. Podejrzewam, że wyglądało chaotycznie, ale można to było zrobić na wiele różnych sposobów, także... Także luzik. No tutaj... A tutaj trzeba rozdzielić czerwone od zielonych, zbierając kropki. Tak troszkę nie bardzo. Taki ślimak powstaje i tu już... Bo wiecie, tylko jeden element można zanegować. Któryś, ale to nadal czerwone pozostają połączone z zielonymi. Musimy jakoś powstrzymać ślimaka, czyli odciąć, na przykład tu chyba wyjdzie, ta, i tutaj na przykład sobie kropkę zostawimy do negacji. I to wyszło. Dobra, zobaczmy, gdzie idzie kabel. Chwila, tu gdzieś, to tędy przyszliśmy, nie? Tędy przyszliśmy, były te ptasiory, tu chodziłem. Dobra, zobaczmy, gdzie ten kabel tam idzie. Tu mieliśmy skrót. No, na razie wszystko proste. Nawet jakieś linie znalazłem. O, tam coś jeszcze jest. Dobra, są posągi różne. Czy powinniśmy na nie zwrócić uwagę? Nie wiem. Ale ciekawe, bo wiecie, rzeźby znowu są. A tutaj jakby taka obróbka skały, coś... Może tutaj te rzeźby robili? Może to jednak nie są ludzie zamienieni w kamień, tylko coś jednak rzeźbiono? Stawiano na tych na tej wyspie? Nie wiem, dobra. W każdym razie kabel idzie gdzieś... A, tam za okno! Ale tu jeszcze coś możemy zrobić, zobaczmy sobie. Okej. Rozejrzyjmy się w takim razie tutaj. Chodźmy sobie tędy. Może tu coś z góry będzie widać? Może linię gdzieś uda się dostrzec? W sumie to nie patrzyłem w górę, jak byliśmy w tym pomieszczeniu chyba. Może gdzieś tutaj jakaś linia się utworzyła. Co my tu mamy? Tam się idzie do... A, tutaj kabel się świeci. To możliwe, że ten kabel, który puściliśmy za okno, to gdzieś tam do lasera, ale... Nie sądzę, żeby na tym etapie można było laser odpalić. Chodźmy, przejdźmy się tędy. W ogóle tutaj coś z góry widać. Tu jakby taka kropa, coś. Nie wiem. Musimy uważnie się rozglądać. O, może na przykład z tego punktu gdzieś tu coś wypatrzymy. No tutaj się coś tworzy, ale to nie z tego miejsca. Tam znajome lokacje. No dobra, nic nie dostrzegam. Obelisk jest. Trzeba będzie się mu przyjrzeć kiedyś. Jak nam idzie z liniami. Dobra, wejdźmy, zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie tu. No tak, tu jest dojście do tej puszki. Zaraz zobaczmy stąd. Nie, tutaj linii nie poprowadzę. A, bo my tutaj klapkę jedną rozchyliliśmy.
Jeszcze musimy popracować nad drugim kablem i wtedy będziemy mogli odpalić sobie laser. Zobaczmy, czy z tego miejsca widać linię. No, tutaj nie wejdę dalej. No, nie dostrzegam linii. Może gdzieś stąd? Tutaj robiliśmy chyba kiedyś linię. Tak, jest. Nawet jest podświetlone. Okej. No ładnie to wszystko wygląda, widoczki i tak dalej, ale... Nie, no tutaj chyba nie. Dobra, chodźmy stąd na razie. Będziemy pracować nad tym drugim kablem. Jeszcze tylko przejdźmy się... Przejdźmy się jeszcze tutaj na górze, gdzieś, w przeciwnym kierunku. Czyli tu gdzieś możemy sobie jeszcze wejść na dach. O, może stąd ta kropa, patrzcie na to. No, coś tu się iskrzy cały czas, ale... O, tu jeszcze kabel poszedł. A, tu jest w ogóle panel. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Tylko najpierw jeszcze zobaczymy tutaj. Może stąd? No, może stąd. Tutaj widać łukowate zakończenie, ale... Linii to my tutaj nie utworzymy raczej. Chociaż... Nie. Może ta winda jakoś, jakbyśmy zjeżdżali w dół, to byśmy linię dociągnęli do końca? Może coś takiego? O! O! Ale to ja dam radę pewnie zrobić. Trzecia linia w dzisiejszym odcinku. W porównaniu do odcinka poprzedniego idzie naprawdę dobrze. Tutaj może coś po tej rurze z innego miejsca dałoby radę zrobić, ale nie widzę kropy. Chyba nie. O, tutaj z kolei. Jest kolejny motyw. Czwarta linia w dzisiejszym odcinku. Wpada w ten obelisk pobliski. No dobra. Czyli tutaj wszystko ładnie porobione. A to jest ten panelik jeszcze. O, jeden trójkącik, czyli coś takiego. Easy. Do kolekcji. No, takie znajdźki, te panele z trójkątami, ale w końcu tam coś było z nimi, takiego chyba bardziej skomplikowanego. Zobaczmy tu jeszcze. Może na tę windę by się udało wejść. O, a może tutaj ta kropa do zrobienia, nie? Tutaj jest coś. Jesteśmy na windzie. I teraz chcielibyśmy pewnie tę kropę zrobić tutaj. Zobaczmy. No to wygląda na panel sterowania, tylko pytanie, czemu tu są dwa kable? Pewnie tylko taki, tak żeby to ładnie było widać, tak? No i teraz jak to działa? Tu możemy stworzyć coś takiego, jeden do zanegowania. Ale nie, to wygląda... A nie, dobrze, zjeżdżamy w dół. Chciałem powiedzieć, że to wygląda jakbyśmy na górze mieli mieć tę windę. Czy tu się... Tak, tu się tworzy kropa, znaczy linia. Tylko czy ja stoję w dobrym miejscu teraz? Oto jest zapytanie. Bo wiecie, ta linia, co ją tam utworzyłem, to wyglądała tak, jakbyśmy na górę mieli wjechać. No ale dobra, działa to działa. Skupiamy się na tym. Tak, mi tu ładnie. O, te kamienie tu mogą nam przeszkodzić. O nie, no nie mówcie, że powinienem bardziej stanąć. Wyszło, dobra. Bliżej powinienem chyba, chociaż nie, dobrze jest. Tylko chwila, bo ja bym chciał jeszcze tam sobie na górze sprawdzić. Tam mogliśmy iść troszeczkę dalej, ale chyba zamiast pomalutku wjeżdżać windą, to łatwiej nam będzie tutaj wrócić. Kolejna linia zaznaczona. Dobrze idzie. Czyli tak, jeszcze tutaj gdzieś możemy iść, jest takie drzewo tajemnicze. Może z tego punktu coś? Nie, chyba nie. Coś czuję, że gdzieś tutaj ktoś ukrył dyktafon koło tego drzewa. Patrzcie uważnie. Aha, świątynia z tajemniczych złotych miast. Nasza stara, dobra świątynia, tam przypominacie mi cały czas, ale ja pamiętam, no pamiętam, że tam gdzieś zostawiliśmy drzwi z zagadkami, których wtedy nie pamiętałem. Tam było to odejmowanie graficzne.
Na razie mamy do czynienia z graficzną negacją. No dobra, no to chyba tutaj wszystko. I teraz jak to zrobimy? Jeszcze jeden kabel tam jakiś... A tu, aha, to jest ten kabel podświetlony. Jeszcze jeden jakiś kabel szedł do puszki laserowej. Musimy zauważyć dokładnie, skąd on idzie. Tutaj gdzieś, zobaczcie, tam gdzieś. Tam gdzieś w kierunku tych skał. Ale tam były motywy związane z czymś innym. Da fuk? Zaraz, zaraz. Zaraz namierzymy ten kabelek. On tam gdzieś idzie. Dobra, musimy zejść stąd. Z powrotem do tego pomieszczenia naszego, tutaj na dół. Pokręcimy się tam na dole. Pójdziemy za kablem, po nitce do kłębka. Aha, bo tutaj w ogóle jeszcze mamy normalnie obszar. To może to będzie to. Jak ten kabel tu idzie? Zobaczmy. Mogę po tej wodzie chodzić? Tutaj nie mogę. Dobra, tu jest mostek, więc sobie po prostu przejdę przez niego. A, dobra, tam idzie kabel, tam będzie się coś robić. Luzik. Ale jeszcze się tutaj przejdźmy, zobaczmy, czy nie ma gdzieś dyktafonu w krzakach. No tutaj jakby, patrzcie, takie łukowate zakończenie, coś... Ale kropa w tym miejscu, w ogóle z czym to łukowate zakończenie miałoby się połączyć? To ja nie wiem. No nie, chyba nic z tego by tutaj nie wyszło. No ale tak popatrzę na to jeszcze. Może gdzieś tutaj jakąś linię utworzymy. O, nie, nie bardzo. Coś tu się tworzy, ale nie wiem. No tam chyba w ogóle przystań dla statku jest. Dobra, chodźmy za kablem i zobaczymy, co tu się dzieje. Tam jest panel z negacją, już widzę, i z motywami tetrisowymi. Czy chyba negacja to jest, tak słabo widać? Tak, negacja. No i co teraz? Tu jest pewnie sterowanie. Coś tu będziemy tym jeździć? Nie pamiętam tego. Dobra, co tu się robi? Tu można chyba łódkę przywołać, ale czy my potrzebujemy tu łódki? Chyba nie bardzo. Tu się gdzieś wchodzi. O, jest coś, dobra, mamy. Tu idzie kabel, czyli to są pewnie panele startowe, nie ma negacji. Jakieś proste motywy tetrisowe, z czym do ludzi? Tym możemy obracać. Jak to zrobimy? Jeżeli to ustawimy tak, to linia była tu z przerwą, to się nie da. Jeżeli ustawimy literkę T, to by musiało być gdzieś na tej linii. Jeżeli dalibyśmy tu, to nie dojdziemy do exitu. Jeżeli tu, to mielibyśmy... A nie, no tu jest przerwa. Dobra. Cofam to, że prosty element tetrisowy. No, momencik. Dobra, jakoś bokiem, jakbyśmy to ustawili. Ten bok mamy przerwę. To linia tu, dwie przerwy, to na pewno tego nie zrobimy. Tutaj bym ominął. O kurde. A nie, to musimy załatwić. Nie, to trzeba... to jeszcze trzeba załapać, więc bokiem, jakbyśmy bokiem ustawili tak, tak, linia tu. Nie no, przerwa tam jest, no nie da się. Dobra. Musimy te dwa elementy złapać. Jeżeli tutaj linię zwykłą poprowadzimy, tę trójkę, to wtedy literka T się mieści tylko tu. O, i to już wtedy... I to już wtedy wyjdzie. Mamy to. Nic się nie stało chyba. Dobra. No i tutaj musimy to jakoś sprytnie porozdzielać. Gwiazdki. Gwiazdki umiemy już robić. Po dwie gwiazdki na obszar. No to zaczynamy. Po dwie gwiazdki na obszar. Spróbujmy jakoś intuicyjnie do tego podejść. Na razie te dwie osobno, te dwie osobno.
Nope, już widzę, że nie wyjdzie. Jeżeli byśmy chcieli nie, tak na pewno nie wyjdzie. Cyk. Cyk. O, wyszło. Patrzcie tutaj, jest dobrze? Chyba jest dobrze. Poszło. Proste. Wyglądało na trudne, ale poszło i teraz mamy dostęp tutaj. Co z tym można zrobić? To tak jakby mogło tu jeździć, ale po co to ma tu jeździć? Nie pamiętam tego motywu. Po co to ma tu jeździć? Dobra. To jest element tetrisowy, który można obracać. Jeżeli go ustawimy tak, to nic się nie dzieje, a jeżeli go ustawimy... Aha! Dobra. To się podnosi. Czyli nie jeździ, tylko się podnosi, ale to chyba też jeździ. Możliwe, że będzie jakiś inny panel sterujący. To w ogóle takie łukowate zakończenie, jakby się utworzyło. Czyżby można tutaj było jakąś kropeczkę gdzieś skądś wytrzasnąć? Nie, chyba nie. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, negacja. Negacja. No to trzeba zanegować, widać od razu, bo to są cztery elementy, a plansza jest 4x3, czyli trójkę musimy wstawić. O, tutaj można chyba... Chwilka. Trójka. No coś takiego? Tak jest, czwórka zanegowana. A nie! A czemu nie? Chwilka, co ja tutaj źle zrobiłem? A nie, dobra, to tak! Coś mi się w głowie uroiło. Odruchowo już powiedziałem, a dobrze zrobione. Takie kropeczki, tak? No to dobra, dwie kropeczki, motywy tetrisowe, ta jedna zanegowana. Easy. 4x4, no to już wejdzie. Możemy tę czwórkę ustawić, tę drugą zanegować, proste. Tutaj, tutaj... Tutaj się wszystko ładnie układa. Ta dwójka wyszłaby tu, ta jedynka została tu, ta dwójka na dole, a ta czwórka tetrisowa tu. Idealnie byśmy zapełnili całą planszę. Czyli w taki sposób można by wszystko zapełnić, gdyby nie ta problematyczna negacja tutaj. Coś musi zostać zanegowane, ale nie może być chyba zanegowane w taki sposób, bo tu wszystko pasuje. Bo tu wszystko pasuje. Jakbyśmy zanegowali tę czwórkę tetrisową, to chyba system tego nie przyjmie. I nas cofnęło. On musi zanegować coś, co nie pasuje. Coś, co nie pasuje. Czyli na przykład musielibyśmy... To z tym coś trzeba zrobić. Bo dwójka na obszarze, który się wstrzeli idealnie, albo jedynka, do jedynki nie dojdziemy, to zawsze będzie pasować, czyli musielibyśmy na przykład, coś takiego zrobić. Wtedy dwójka z jedynką pasują idealnie, a ta czwórka nie pasuje tutaj, więc musi zostać zanegowana, wyszło, na takiej zasadzie. No dobra, a tu są elementy skośne, mogą na siebie nachodzić... Czyli tutaj czwórki nie utworzymy. Jeden z tych elementów trzeba zanegować. Jak to zrobić? Coś takiego? Tam mamy obszar dla tych dwóch dwójek, skośnie, bez obracania. Ta powinno wyjść, wyszło. Tu się otwiera. No dobra. Tu się otwiera. Nie, no to jakby coś... To jakby zakończenie łuku, ale nie wiem, co tu mogłoby być kropką. Przecież to się nie da. A może ten pomost jakoś pod innym kątem można ustawić, ale...
Ale jak? To zadanie można zrobić tylko na dwa sposoby, więc albo ustawiamy na płask, albo podnosimy do góry. Chciałoby się pod tym drugim kątem ustawić, więc wtedy... Wtedy jakoś coś tu... I później wprawić to w ruch, ciągnąć linię, ciągnąć i skończyć tu. Nie wiem. Dobra, zostawmy to. O, tu też jakby coś się tworzy. Ciekawe. Dobra, coś jest. Coś jest. Panel chyba sterujący. Tu chyba będą panele. Tam dalej też widać panele. Dobra, co my z tym możemy zrobić? Co my z tym możemy zrobić? Normalnie to by wyszło... No tak by po prostu wyszło, ale musimy coś zanegować, więc jeden z tych elementów negujemy, na przykład w taki sposób. Aha, dobra, kumam. Kumam. I to sobie tu jedzie. Aha, czyli możemy zatrzymać to w dowolnym miejscu, zależnie od tego, w jaki sposób wykonamy tę zagadkę. Czyli typowa zasada paneli sterujących. A może tu się utworzy linia? Patrzcie, tu taka kropa się utworzyła na chwilkę. Coś, no, tylko że to pojechało sobie gdzieś tam do końca, to tak średnio trochę. Dobra, dajmy to trochę bliżej tu. Czyli... Nie wiem, jedno bliżej. Damy radę tu jakoś wejść? A tam się mam dostać, czyli muszę szybko wziąć i tu przejechać, ale ja bym to chciał zrobić. A, no to może teraz. Jeżeli byśmy to chcieli ustawić tak... Linia, uda się chyba. Jest! Taka krótka linia mi wyszła, no ale jest, kolejna. Dobra, spróbujemy przejechać, czyli... Postawmy to z powrotem tak jak było. Linia została zrobiona. Tu możemy przywołać statek, ale nie chcemy chyba na razie pływać statkiem. Zrobimy sobie jakiś odcinek taki specjalny. Będziemy statkiem pływać naokoło wyspy i wypatrywać linii. To może być interesujące. No dobra. Czyli tak. Chcemy teraz pojechać sobie tak jak na początku mieliśmy ustawione. A, udało się. Dobra. Jestem tu. Jestem tu. Tutaj coś jest. Tu się otworzyło, czyli teraz nie musimy już tym jeździć, tak? Możemy sobie po prostu chodzić. Są paneliki z negacją. No dobra. No dobra, no gwiazdki mają swoją parę. A druga gwiazdka nie ma pary i nie pasuje kolorystycznie do negatora. Że tak go sobie nazwę. Czyli powinno być zrobione. O, a tutaj pasuje już kolorystycznie. Czyli tak jakby gwiazdka miała dodatkowy element do pary. Czyli to nie jest błędem. I to pewnie by nie wyszło. No. To nie jest błąd, a negacja musi zanegować element, który stwarza problem. Czyli tak naprawdę musielibyśmy tutaj wziąć to na wspólny obszar. Jeżeli teraz negacja zaneguje jedną gwiazdkę, to zostaną dwie gwiazdki, czyli para gwiazdek. Poprawne rozwiązanie. Wyszło. Tutaj. Dobra, są parzyste zielone, czyli mają pary, dwie. A pomarańczowe są nieparzyste, czyli jedno nadmiarowe, które musimy zanegować, tak? No dobra, no to weźmy sobie, zróbmy, jeżeli to byśmy oddzielili, no coś takiego, nie? I jedna gwiazdka pomarańczowa zostanie zanegowana. Tak jest. I na tym dużym obszarze pozostają dwie pary gwiazdek różnego koloru, czyli mogą być. To umiemy robić już, nie? A tu jest małe zamieszanie. Tu jest małe zamieszanie. Pomarańczową trzeba zanegować, bo jest nieparzysta. Tutaj można przedzielić proste.
I tu wychodzą po dwie na obszar. Tutaj jeden wielki wspólny obszar, jakbyśmy zrobili. O, ciekawe, to by wyszło. Czyli jedna negacja by zanegowała jedną gwiazdkę, druga drugą i pozostaje wyzerowanie absolutne. Nie, nie działa coś takiego, czyli musimy... Dobra, to tu się czegoś nauczyliśmy. Czyli w takim razie musimy zanegować pojedynczo. Czyli jeden zielony neguje fioletowy, jeden fioletowy neguje zielony. Okej, czyli musimy pamiętać, nie można całkowitego wyzerowania, ale ciekawe. Ciekawe, że to nie wyszło dla wspólnego obszaru. Takie absolutne wyzerowanie. Ale to może oznaczać po prostu, że nie może być dwóch negatorów na wspólnym obszarze. Dwóch negacji. Może w ten sposób trzeba na to spojrzeć. Jakiś konflikt był, że nie wiedziały, który co ma zanegować. Dobra, zapamiętajmy to na razie, że tu był taki konflikt dziwaczny. Co tu się dzieje? No znowu, musimy wziąć trzy gwiazdki. Czy możemy to jakoś prosto zrobić? Trzy gwiazdki, jedna zostanie zanegowana. Coś takiego, nie? Nie, tak nie wyjdzie. Tu wyjdzie. Okej. Są pary. Czy to można zrobić intuicyjnie? To rozdzielone. Te dwie na wspólnym obszarze. Tak, proste. Te dwie na wspólnym obszarze i te trzy, jedna zanegowana. Intuicyjnie. Motywy tetrisowe. Pięć gwiazdek. Jedna musi zostać zanegowana, jeżeli chcemy uzyskać parę gwiazdek, czyli tetrisy, tylko po to, żeby utworzyć obszar tetrisowy. Nie można nimi obracać. Jak to zrobić? Aha, to jest czwórka w ogóle. To jest czwórka. Jakbyśmy ustawili na płasko, to mamy te elementy zaliczone, ta trójka tu. I to byśmy wzięli w obszar, to gwiazdka zostaje zanegowana, tylko chwila, czy możemy dojść do exitu? Wtedy możemy, proste. Czyli coś takiego, tak? Jeszcze patrzcie, czwórka na dole, trójka na górze, obszar tetrisowy uzupełniony, jedna gwiazdka nadmiarowa zostaje zanegowana, te dwie gwiazdki, pary mają swój obszar, powinno wyjść, wyszło. Tutaj wygląda podobnie, jeżeli chodzi o tetris. Dobra, jest parzyście, jeżeli chodzi o gwiazdki, czyli gwiazdki muszą pozostać niezanegowane. Musimy zanegować element tetrisowy, jakiś zbędny. Aha, na przykład tę trójkę po prostu zanegować. Czwórka będzie ustawiona dobrze i gwiazdki rozdzielamy sobie na dwa obszary, po dwie. Wyszło. Okej. No dobrze, tutaj jedna gwiazdka tylko, więc musi zostać zanegowana. Musimy ją połączyć z elementem negującym, z negatorem, za pomocą elementów tetrisowych. To tu chyba wielu możliwości nie ma, bo starcza akurat. Tutaj trójka pozioma, tu pionowa, tu pozioma. Więc coś takiego. Tak, tutaj to chyba nie było innej możliwości, nawet na pewno. Znowu nieparzysta liczba gwiazdek, czyli jedna musi zostać zanegowana. No to tutaj już nie starczy elementów tetrisowych, żeby to wszystko ładnie połączyć, więc... No te chyba się chciało zanegować, bo jest najbliżej. Czy damy radę ten tetris połączyć z tymi gwiazdkami? No da radę. Tutaj trójka, tu trójka, tu trójka, czyli tutaj negacja.
Nie. Chociaż nie, no da radę, tak. Tak? Wyszło, dobra, a zobaczyłem jeszcze jedno rozwiązanie chyba tutaj. Chociaż... Chyba zobaczyłem jeszcze jedno rozwiązanie, tak na poczekaniu. Chwilkę spróbuję sobie, dobra? Bo ja lubię się bawić tym. Jakoś jakbyśmy zrobili tak? Ta, też wychodzi, bo tu jest negacja. Proste zagadki, The Witness. Dobra. Nie mów procek hop przed zachodem słońca. Co by to połączyć dwa powiedzenia, które znaczą w sumie to samo, nie? Dobra, musimy zanegować element tetrisowy tutaj, ponieważ fioletowe gwiazdki mają pary. O, dobra. To już takie... Czyli musimy wziąć na pewno te dwie gwiazdki w obszar negacji i jeszcze sięgnąć dwa elementy tetrisowe, które będą miały obszar akurat stworzony. A może... kurde. Nie, chociaż niekoniecznie. Elementy tetrisowe mogą mieć swój niezależny obszar. Dwa elementy tetrisowe. A trzeci wziąć w obszar negacji. Ale to wtedy na pewno to pionowe nie musiałoby, znaczy nie mogłoby obejmować tych trzech elementów tetrisowych, czyli to by musiało być zanegowane. Ale tego nie moglibyśmy połączyć z gwiazdkami, bo by zabrakło elementów tetrisowych. To by musiało mieć swój osobny obszar. Jak to zrobić? Zaraz. To nie może być trudne. Tu nie może być linii. To musi zostać zanegowane. Nie ma wyjścia. To pionowe. Inaczej się tego nie zrobi. To pionowe... Chociaż nie. Nie musi tak być, bo jakbyśmy zrobili tu i pociągnęli tu... Ale nie, to by się łączyło z tym. Zabrakłoby tetrisów. Tu byśmy weszli... Nie, no to musi być zanegowane, pionowe. Nie, no coś takiego. Korzy... Aha. Aha, no tak. Easy. Pionowy element zanegowany. Gwiazdki w porządku, jest ok. Dobra. To znowu wygląda na element sterujący. Pytanie... Co to ma tu sterować? Czym? Nie wiem, zobaczmy. W ogóle, jak my to możemy zrobić? Może to nie jest jednak element sterujący. Może to jest po prostu odpalenie kabla. Może to jest odpalenie kabla, tego ostatniego, który prowadzi do puszki laserowej. Dobra, gdyby nie negacja, to co? To można by po prostu sobie pojechać... No, nie można by pojechać, dobra. To wtedy nie można by tego zrobić, bo nie można by dojść do exitu. Czyli negacja niezbędna. No na przykład tak. Element zanegowany, bo ma za duży obszar, czyli będzie błąd, a pozostałe się wkomponowują idealnie. A tu coś idzie. I co z tym? A tutaj linia była. Ale to za szybko przejechało, żeby tę linię zrobić. A dobra, to będzie z tym. To będzie z tym pomostem tutaj. Momencik. Znaczy tak mi się wydaje, bo tam widzieliśmy linię na tym pomoście, jak to było przesunięte. Tylko teraz...
Zaraz. Jak ja bym to dosunął do końca... Coś takiego... Musimy to zaobserwować, czy coś by z tego wyszło. Wydaje mi się, że... Tu była na chwilkę taka linia, ale to za szybko szło. Chyba bym nie zdążył tego złapać, a może? A spróbujemy jeszcze. Tak tutaj na razie średnio. Dobra, czyli jak chcielibyśmy to przesunąć... Coś tu będzie. Zaraz coś pokombinujemy. Dobra. Czyli tak, to się przesuwa w tym kierunku, więc musielibyśmy, nie wiem, tak to łapać? I przesuwać coraz bardziej. No chyba jest linia. Mamy linię. Ale nie. Tu jeszcze na chwilkę była taka inna, ale czy ja to zdążę złapać? Może zróbmy tak. Dajmy to sobie, nie wiem, tak na przykład. I teraz szybko będę musiał wyłapać, jak to się będzie przesuwać. Czyli dajemy do samego końca. Nie, w tym kierunku. A nie, to znika kropa. Więc to zostanie puszczone. To się nie może udać. Czy tak mi się wydaje? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tutaj na przykład. Nie, to raczej nie, ale... Nie. Coś tu nie działa. Po prostu ta kropa zostanie ścięta, czyli to iskrzenie zostanie zlikwidowane, zanim pojawi się tutaj to krótkie zakończenie łukowe. Więc to raczej chodziło tylko o zrobienie tej linii, którą tutaj zrobiliśmy. No dobrze. Zobaczmy. Bo tak, odpaliliśmy kabel. Zobaczmy, gdzie on prowadzi. On idzie tu, tam daleko. To będzie ten laserowy. Tutaj mogę zejść. Biegniemy do lasera. Wydaje mi się, że będziemy mogli już go sobie odpalić. Tak, to jest ten kabel. On tam idzie do góry. Do góry to my wchodziliśmy. Tutaj możemy iść chyba. I tu mieliśmy przejście tędy. Ale dzisiaj wam powiem, tych linii udało się znaleźć naprawdę sporo. Co prawda tylko jeden dyktafon mi się napatoczył, ale... W porównaniu do poprzedniego odcinka to poszło naprawdę, naprawdę fajnie. Może po prostu więcej linii było na tym obszarze niż na tym poprzednim, dlatego wyszło tak fajnie, ale nie wydaje mi się. Pewnie tam coś było ostatnio. Aha. No jest. Zagadka z negacją. No i co tutaj? I co tutaj? Znaczy tak, no można zanegować dwójeczkę po prostu. I co, to wszystko? Wszystko, dobra. Myślałem, że jakiś specjalny układ tu będzie trzeba utworzyć. A czy tu były jakieś inne rozwiązania, jedynki? Nie, nie mogło, że... Dobra, mniejsza z tym, w każdym razie tu wyszło. Wydawało mi się, że będzie kilka rozwiązań, ale to niemożliwe raczej. Bo ta dwójka by się pokrywała z jedynką, z tym elementem negującym, jest dobrze. No dobra, mamy laser w każdym razie.
gdzie my mieliśmy jeszcze jakiś laser na kolejny odcinek? Trzeba by się pokręcić. Poczekajmy, niech wystrzeli. No, tutaj tak pusto, jeżeli chodzi o lasery, więc dołożymy jeden. No jest, poszło. Znaczy tak, jest młyn. Może to pora, żeby ruszyć młyn? Chociaż młyn może... tam pod młynem chyba była ta sala kinowa taka. Ja pamiętam, tutaj laser, tam laser. Moglibyśmy w następnym odcinku albo popływać statkiem sobie, skoro ja żadnych laserów tutaj nie namierzam na razie. A w ogóle jak stąd zejść? Albo popływać sobie statkiem. Można by iść na pustynię, tam mieliśmy zaległy panel. Mieliśmy zaległy panel na tym wraku statku na pewno też. Panel na wraku statku. Mieliśmy jakieś, czy, jakie mieliśmy zaległe panele? Na pewno tam na pustyni, na pewno na wraku. Czy jeszcze jakiś panel zostawiałem na etapie, kiedy nie umieliśmy jeszcze czegoś robić? Niech ja się pokręcę tutaj. Tam były te motywy z symetrią. Tu były drzewka. Tu jesteśmy w pobliżu lokacji startu. A tu jeszcze były... A tu jeszcze było przecież coś. No przecież. I to tutaj jeszcze było w miarę sporo tego. To są takie ruiny. O, tu są panele. Dobra, to robimy w następnym odcinku. Tu chyba był laser jeszcze gdzieś. My go nawet widzieliśmy. Gdzie on był? Tu gdzieś była taka pucha. O, tutaj są zagadki. Nie wiem, czy to nie będzie właśnie, czy to nie będą wszystkie zagadki do jednej puszki laserowej. Gdzieś tutaj, coś tu gdzieś było, tu jakby taka kropka. Dobra, to tym się zajmujemy w następnym odcinku. Tutaj były te motywy, jak ja tam ten odcinek nazwałem, spostrzegawczość, tu jest pucha. Dobra, czyli tym się zajmujemy w następnym odcinku, tą puszką. Będzie trzeba to jakoś tutaj wykminić. Dużo kabli jest. Dużo kabli, jakieś zagadki. Czyli młyn sobie zostawimy. Tu jeszcze są jakieś panele. To może jakieś uczące będą? Nie. Nie, tu jest wszystko to, co znamy. Tetris obracany. Kropki trzeba zebrać. Wygląda łatwo. Chyba, że gdzieś jakiś haczyk będzie. Dobra, słuchajcie. W następnym odcinku robimy ten motyw. Odpalamy kolejną puszkę laserową. Możliwe, że ostatnią już, bo nic mi totalnie do głowy nie przychodzi. Chyba żadnej innej nie mijaliśmy. No, a jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.